Witajcie w ten piękny, prawie wiosenny dzień. Tak jak mówiłem, po tych rozmowach, delegacjach z rolnikami, rolników z premierem, może tak, nie będzie to sytuacja, która by mnie jakoś... Ja wiedziałem o tym, że ona mnie nie zaskoczy, że tam się nic ciekawego nie wydarzy, ponieważ ci, którzy z tego, co oglądałem relacje, niektórzy rzeczywiście negocjowali prawidłowo i dobrze negocjowali, no to dużo też było takich negocjatorów, raczej powiedziałbym figurantów bym ich nazwał. Oni po prostu poszli, bo albo się z kim znają, albo są po prostu już tam w tych strukturach władzy tak zaznajomieni z tymi wszystkimi ludźmi, że oni po prostu poszli, no bo im się należało. No, ale tu nie chodzi o to, tam widziałem też młodych rolników, którzy tam próbowali rozmawiać i tłumaczyć, o ile dobrze pamiętam, z panem Serafinem, skąd on się wziął, przecież on nie reprezentuje rolników i tak dalej, przy jakimś tam wywiadzie, ale tak to właśnie wygląda, bo rzecz w tym, że żeby negocjować, to trzeba wiedzieć o czym, czego się chce. Natomiast oni tam poszli sobie posiedzieć przy kawie. Oczywiście nie wszyscy, ale tak jak podejrzewałem, tak to będzie wyglądało. No i co? Obecny premier jest jaki jest, inny nie będzie i nie ma się co tutaj w żaden sposób jakoś dziwić temu. Także ja tego człowieka znam od lat 90. jego zachowania i mnie tu absolutnie nie jest w stanie nic zdziwić. Oczywiście przy tak postawionej sprawie, bardzo konkretnie i rzeczowo przez część rolników, on nie był w stanie nic zrobić, bo co się dzieje? Teraz jest próba wytłumaczenia rolnikom, że oto jeśli zamknie się granice, no to oberwie rykoszetem przemysł. Ale cóż to nas obchodzi, że oberwie ten przemysł, który nie jest zainteresowany zakupem naszych produktów? To taki przemysł niech sobie oberwie, no bo chwileczkę. Wiadomą sytuacją jest tak, jest to, że my produkując swoje tam, nie wiem, zboża, rzepaki, truskawki, maliny i wszystko, co rolnik może produkować, no to wiadomą jest sytuacją, że produkuje po to, żeby najbliższy przemysł rolno-spożywczy od niego to kupił. A że sytuacja wygląda tak, że krótko mówiąc, kolesie się dogadali w Unii, bo to przecież chodzi o tych oligarchów takich ogromnych, żeby oni im wpuścili śmieci na rynek europejski i ci się zgodzili, przemysł rolno-spożywczy bardzo często w niepolskich rękach. Oczywiście też ma z tego niesamowity biznes, no to co będzie kupował od Polaka jego rzeczy? A że to kupuje śmieci i to będzie z tego produkowane wszystko, co jest, to go to obchodzi. To jest kasa i to ma się zgadzać, a reszta to tam, no to na zasadzie takiej po prostu, co oni będą jeść, to nas nie interesuje. No tak wychodzi z takiego założenia, wychodzi biznes, ten ogromny biznes, który po prostu trzęsie całym światem, całym rynkiem rolno-spożywczym i do tego on dąży, żeby nas, małych rolników, po prostu wszystkich wykończyć. I tutaj ktoś świetnie zauważył, że kiedy wchodziliśmy do Unii, Unia powiedziała, że dała rybakom pieniądze, że sprzedajcie swoje kutry, pozakładajcie tam jakieś firmy i tak dalej. Ograniczyła im możliwość połowu ryb, a dzisiaj właściwie przemysł rybacki w Polsce nie istnieje. Przed Unią Europejską był naprawdę prężny, ogromny, duży. W każdym porcie nad morzem stały kutry i tego było naprawdę dużo, a dzisiaj... Co się stało, to wszystko wiecie. Także zasada, którą wyznaje obecny rząd, dziel i rządź, jest jak najbardziej prawidłowa. Podzielił rolników, czyli tych bierzemy, tych wpuszczamy, tamtych nie wpuszczamy, bo tamtych nie chcemy. W tym momencie rolnicy między sobą zaczęli się kłócić, bo ci chcą wejść, a tamci wchodzą. I się zaczęło, to jest na tej zasadzie. To jest bardzo prosty, piękny strzał psychologiczny, w jaki sposób poradzić sobie z każdym protestem. I dlatego tutaj namawiałem Was w poprzednim filmie, żeby założyć stowarzyszenie, zjednoczenie, zrzeszenie, jakkolwiek by to nazwał, nie chodzi o to, chodzi o to, żeby to było grupa ludzi myślących podobnie i zjednoczona w jakimś właśnie związku, która będzie potrafiła właściwie podejmować te rozmowy
i doprowadzić do tego, że tak jak też powiedziałem, że to nie my jedziemy do Warszawy, tylko Warszawa ma przyjechać do nas. Na tym to polega, słuchajcie, bo my jako rolnicy jesteśmy zainteresowani produkcją rolną i sprzedażą tych płodów. Jeśli coś tutaj nie gra w tym łańcuchu, to blokujemy właśnie przemysł rolno-spożywczy. Bo nie musimy blokować, słuchajcie, tych wagonów, tych ciężarówek, tych granic i tak dalej. Można to zrobić zupełnie prosto, łatwo, mniejszym nakładem sił. Zablokować właśnie te wszelkie możliwe dojazdy do wszystkich zakładów rolno-spożywczych, niepolskich przede wszystkim, i tych, które nie kupują tego ukraińskiego świństwa, te zostawić otwarte, prawda? A każdy z nas wie, gdzie kto produkuje prawdziwe polskie i kto od kogo kupuje polskie, od lokalnych rolników, więc tych zostawiamy w spokoju, resztę blokujemy. I oni, słuchajcie, ukiszą się we własnych wagonach i samochodach, nie mogąc tego rozładować. I wtedy co się dzieje? Otóż przyjeżdża na takie właśnie spotkania, powiedzmy, premier, czy minister, czy ktokolwiek, jakiś reprezentant rządu i rozmawia, słuchajcie, co się stało, panowie? Oni się wtedy muszą zainteresować. Dokładnie. Bo tak, jak my będziemy jeździć od Judasza do Kajfasza, to po prostu będą z nas sobie robili żarty. A chodzi o to, żeby nas potraktowali poważnie. Stąd taka propozycja, czyli blokujemy przemysł rolno-spożywczy, który nie należy do Polski. Także ważna tutaj jest też w takich sytuacjach dyscyplina, czyli jeżeli ktoś został zaproszony, to ma wejść, a jeżeli nie ma miejsca, no to przykro mi, poszukajcie na korytarzu, się spokajmy i tak dalej. Żebyśmy pamiętali, jeden nie wchodzi, to nie wchodzi nikt. I wtedy oni zaczną rozmawiać, żeby się nie dać podzielić. To jest to, o czym większość rolników mówi, a niestety ci, którzy przychodzą na negocjacje, nie chcą tego słuchać. Dla mnie to jest żart i kpina. Tacy ludzie w ogóle nie powinni nas nie reprezentować. Jeżeli zostało zaproszonych 50, 50 ma być przyjętych. Koniec. A że się nie dogadał minister z wiceministrem, to jest ich sprawa, nie nasza. Proszę przyjąć 50, myśmy tu w 50 przyjechali i koniec. Nie 49, a 50. I to jest to, żeby naprawdę pamiętać. No i w związku z tym, że ci ludzie, którzy tam po prostu poszli, a nie zaczekali właśnie na to, żeby ta sytuacja się rozwinęła w sposób prawidłowy, moim zdaniem, przykro mi panowie, z całym szacunkiem, ale nie nadajecie się do negocjacji. Absolutnie. Poza tym negocjować z człowiekiem, który po prostu nic nie wie i nic nie może i on musi to sprawdzić, to coś to za negocjacje, to szkoda było czasu w ogóle. To człowiek nieprzygotowany do negocjacji, po prostu on będzie co powiedział, słuchajcie, ale ja nie wiem, bo jak ja zamknę granicę, to i teraz będzie się tłumaczył głupio, że Unia mu coś tam, prawda? Albo że przemysł. No halo. To kto tu o kim negocjuje? To my negocjujemy, rolnicy negocjują i proszę natychmiast zamknąć te granice i odbierać najpierw od nas towar, nasz towar, a dopiero potem sobie coś tam kupować, jak nie starczy. To na tej zasadzie ma wyglądać. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Olej zaczyna być po 4 zł. Nie można było wcześniej po 4, był po 8, po 10, po 12 za litr. Teraz po 4. Nikt go nie chce kupować, a jeżeli go kupuje, to wleje go do starego diesla i wio. Więc bardzo mądrze, no to, bo do niczego innego ten olej się nie nadaje. Także to są tego rodzaju rzeczy. Słuchajcie, no i w związku z tym wszystkim, z tą całą sytuacją, która się rozwinęła i jest bardzo, bardzo napięta, rzeczywiście inicjatywa, jaka powstała, w tej chwili oglądałem to na Facebooku, żeby kupować polskie od Polaka, przede wszystkim to jest bardzo, bardzo ważna i znakomita inicjatywa, to oprócz tego może ktoś chce kupować ekologiczne wyroby, przetwory i tak dalej, wszystko co tam można mieć ekologicznego też od lokalnych rolników i przy okazji zaproponuję Wam taką grupę na Facebooku, ja ją tam prowadzę, jest to giełda rolna produktów ekologicznych i zdrowej żywności, więc zapraszam Was chętnie na tą grupę serdecznie, po prostu żebyście przyszli, zapisali się, proponowali swoich tam, nie wiem, znajomych, przyjaciół, którzy prowadzą tam, ten ma młyn, ten robi kompoty, tamten sprzedaje miody i tak dalej, wszystko, żebyście tam pakowali,
na tą stronę, bo wtedy będzie wszystkim łatwiej znaleźć, jeśli coś się będzie chciało kupić. Czy to właśnie jakieś przetwory, soki, nie wiem, ziemniaki, zboża, mąki. Wszystko, co tam macie, co produkujecie i obojętnie, czy gospodyni piecze ciasta i chce je sprzedać, czy mamy tutaj rolnika z Poznańskiego, który na przykład ma do sprzedania 100 ton ziemniaków, to nie ma znaczenia. Po prostu, jeśli macie takie rzeczy, wrzucajcie, zapraszam na grupę. I pamiętajcie, tylko i wyłącznie, jeśli będziemy razem, jesteśmy w stanie coś ugrać. I trzeba sprowokować sytuację naprawdę taką, żeby nie biegać po całej Polsce. Zablokować te wszystkie dojazdy do przemysłu rolno-spożywczego, łącznie z bocznicami, żeby oni nie mogli odebrać tego, tych śmieci, bo to się inaczej nazwać nie da, żeby nie mogli odebrać tych śmieci, żeby te śmieci zgniły im w tych wagonach. Dodatkowo, jeśli im zablokujemy te w ten sposób te po prostu te rzeczy, bo one się nie nadają, oni nie spełniają żadnych wymogów, żadnych warunków, gdzie jest inspekcja. Że oni to powinni zbadać, zamknąć, prokurator powinien wejść i koniec. Jeżeli celnicy nie mogą tego zatrzymać, to prokurator czy inspekcja sanitarna na pewno może. I to w ten sposób trzeba zadziałać. I oni po prostu blokują to wszystko i wtedy elegancko nie ma nikt do nikogo pretensji i nikt do nikogo o nic nie może po prostu oskarżyć, tak jak to przypadek był taki, że któryś tam z rolników został oskarżony o stratę 1 300 000 zł z tytułu blokady tam chyba torów czy czegoś. No po prostu kpina i żart. Tu się powinien zająć prokurator tą firmą, że sprowadza po prostu śmieci nic nie warte, nie spełniające żadnych norm. Bo o ile trzeba się zastanowić, czy sprowadzanie takiego materiału do powiedzmy tej Unii, ja tego nie lubię, Unii Europejskiej, bo chodzi mi konkretnie o Polskę, sprowadzanie do Polski jest legalne, to czy również legalne jest rozprowadzanie tego w postaci gotowych przetworów, nie spełniających również żadnych norm. Ponieważ jeżeli oni chcą z tego zrobić, z jakiegoś tam zgniłego rzepaku robią olej, to żeby ten olej nie był zgniły, zjełczały i tak dalej, takie różne historie z tym związane, no to muszą go jakoś chemicznie potraktować. A jeśli go potraktują chemicznie, no to wiadomo, że w gotowym wyrobie ta chemia zostawi ślad. No i teraz trzeba to zbadać, czy to się w ogóle nadaje do spożycia, czy spełnia te normy. Jak znam życie, słuchajcie, Unia się zaraz za to weźmie i te normy podkręci w taki sposób, żeby one spełniały. Dla przypomnienia powiem Wam tylko jedną rzecz. Kiedyś, dawno temu, normy były w Polsce takie, że dzisiejsze wyroby unijne, tak powiem ogólnie, nie przeszłyby absolutnie nic. Żaden z tych wyrobów śmieciowatych by nie przeszedł przez polskie normy sprzed 30, 40, 50 lat temu. Nic by nie przeszło. Dlatego, że te normy były bardzo surowe. One jasno mówiły, co jest kiełbasą. Mieliśmy definicję kiełbasy i żeby użyć słowa kiełbasa, musiało to spełniać jakieś normy. Żeby było mięsem, musiało spełniać normy. Żeby było olejem czy cukrem, też musiało spełniać normy. Dzisiaj tego nie ma. Dlatego warto się zastanowić po prostu. Jeżeli są te normy, no to one są tak podkręcone, żeby byle śmieci po prostu mogły się nazywać tym, czym taki producent nastawiony wyłącznie na biznes, nie patrzący na konsumenta, na klienta, był zadowolony, zainteresowany jest tylko i wyłącznie zyskiem. To tyle, słuchajcie. Zobaczymy, co się tam dalej pokaże, jakie będą dalsze efekty, chociaż ja tutaj się niczego naprawdę dobrego nie spodziewam po tym rządzie, bo ja nie wiem, to trzeba by po prostu być ślepy, głuchy i ja nie wiem, żeby po prostu czegoś dobrego można było się spodziewać po tych ludziach. Przecież jak ja popatrzyłem, jeszcze Wam powiem tylko na marginesie, kiedy oni rządzili wcześniej, przed chyba 2015 rokiem, nie pamiętam dokładnie, to szukałem naprawdę trzech takich sytuacji, pomysłów, planów, projektów i tak dalej, które ta partia zrealizowała, obecnie rządząca, koalicja, powiedzmy tak, z czego mogłaby być dumna. I wiecie co? Biurokratyczne pierdoły. Oni nie zbudowali niczego. Naprawdę niczego.
żeby można było powiedzieć tak, oni sami nawet, na pytanie jeden z polityków głównych obecnej koalicji rządzącej, zapytany o 3 sukcesy Platformy Obywatelskiej, nie był w stanie wymienić nic. Tak to wygląda. Więc naprawdę ja się niczego dobrego tutaj nie spodziewam, żeby oni dogadali się na rzecz rolników, bo tylko o to chodzi. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Jeśli my to wygramy, będziemy istnieć. Jeśli przegramy rolnictwo, ostatnią ogromną grupę zawodową, to będziemy tutaj patrzyli tylko, jak te ptaki ćwierkają, a pod domem będziemy mieli ogromne korporacje, które po prostu będą już nas w ogóle karmiły chyba samymi robalami albo jakimś innym świństwem. Trudno powiedzieć nawet, czy to będzie się nadawało do jedzenia, ale z głodu człowiek wszystko zje. I chyba do tego chcą doprowadzić. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!